kombinacja włosów. To wydaje się skomplikowane, ale ogólnie nie jest. Generalnie to jest odżywka, to jest szampon przelany, ale szampony z L'Oreala do loków są zajebiste. Potem po tym wszystkim, wiecie, pienimy sobie szampon, masażer, tu jest mój ujebany grzebień, ale generalnie to jest mój ulubiony grzebień i po prostu czeszę się takim. Ja czeszę włosy co 3-4 dni, jakie myję, a tak to daję mi spokój. Aktywator do loków i żel. Cała moja pielęgnacja. Aha, pod koniec jeszcze będziemy nakładać olejek na loki, żeby się tak czuć. Generalnie około godzinę, ale dzisiaj będzie wersja ekspresowa. Bo bardziej to jest kwestia tego po prostu, że ja je długo suszę. Ale teraz wlewam sobie szampon i zawsze ten szampon rozcieńczam z wodą w takim czymś i to będę tak ubijała, bo wtedy szampon jest lżejszy, a ja na swoje roki nie mogę jeść z jakichś ciężkich szamponów. Co to jest? To jest... ubijaka do szamponu. Ja tak przy... I widzisz ile wtedy... A to zaraz będzie jeszcze więcej. I teraz mamy tyle szamponu z małej kropelki. Ja. Patrz, powąchaj sobie, jak ładnie pachnie. No. Dobrze. A to nie powstaje sama piana? Co? Nie powstaje sama piana? No to jest jakby bardzo taka kremowa konsystencja wtedy tego, nie? I okay. To jest też w sumie lepsze, bo nie marnujesz tego. No. I teraz zawsze biorę sobie mój masażer do włosów, bo wtedy szybciej chyba włosy ogólnie rosną, jak się tym bierze i tak masuje. Bo nie pamiętam, jak jeszcze nie ogarniałam pielęgnacji loków. No. I kiedyś, aha, to było pamiętam na Eurowizji, no. Jak byłam na Eurowizji, to Dominika Ptak chyba mi wtedy powiedziała, żebym tych włosów nie rozczesywała. I mówię, dobra, przestanę je czesać, zobaczymy. I ja pamiętam, dobierałam jakieś różne właśnie pielęgnacje, przestałam je czesać, tylko czesałam jak myłam. No, no i właśnie tak wypracowałam sobie pielęgnacje, są te loki, ale... To była długa droga generalnie. Trzeba te włosy rozczesać jeszcze raz, żeby nie było żadnych kulturów. Moja mama jakby mnie tak nienawidzi za to, jak ja myję włosy, bo ja zawsze zapominam dawać tego sitka. No. A ona potem przychodzi do mnie z tym kłębkiem włosów i mi wrzuca do butów. Do butów mi wrzuca. Ja nie mogę. Aktywator to jest po prostu taki podkręcacz jeszcze bardziej tego wszystkiego. Okej, okay, ale to trzeba zmyć? Nie. Okay. Ten aktywator już zostaje. I teraz biorę żel do włosów. 8 najlepsza. O Jezus, potrzebuję usiąść. Tyle. Tyle żelu na moich włosach. I ogólnie te włosy wyglądają teraz dziwnie i nienaturalnie, ale generalnie to jakby trzeba zaufać procesowi, bo one zaraz z takich mega zbitych i takich właśnie dziwnych włosów będzie takie buszy wszystko. O Jezus, moja suszarka to jest mój dyfuzor, wciskam to tak. I generalnie tutaj pani dała nam suszarkę jakąś i tutaj jest dyfuzor i niepotrzebnie wzięłam, ale no i teraz po prostu cały czas z głową w dół muszę to suszyć. Moje włosy już są powiedzmy gotowe, także teraz już nie są takie zbite i takie lepiące, teraz już jest okej. Okay. One i tak jeszcze trochę muszą doschnąć, bo ja ich nigdy nie suszę tak jakby do końca. I jeszcze na koniec zawsze daję oliwkę, żeby one trochę się tak właśnie... Aha, nie leci. Ja zaraz będzie. One zawsze są takie potem sklejone strasznie, trochę. Więc na końcówki daję sobie trochę tej oliwki, żeby nie były takie zlepione. No i wtedy mam lśniące roczki na parę dni.
takiego po prostu z nimi robię końcówki. I moje włosy są już zrobione. Jestem bardzo zmęczona. Brzuch mnie boli od spinania. Także to jest dosyć intensywny workout, jeżeli chodzi o mycie moich włosów tak na stojąco.